Kiedy i gdzie się urodziłaś? No, w Polsce i w województwie zielonogórskim w 1954 roku. Okej. Czy ty lub twój mąż mieliście pracę w Polsce i czy dostawaliście dobre pieniądze za tą pracę? Pracę mieliśmy, ja wcześniej pracowałam, później jak urodziłam dzieci, to byłam na urlopie wychowawczym, a mój mąż pracował, z tym, że nie miał za dobrych zarobków, bo miesięczna pensja wynosiła wtedy na stanowisku kierowniczym, gdzie prowadził dom wypoczynkowy, 1000 zł niecałe. 1000 zł na co? Na miesiąc? Na miesiąc, tak. Czyli to by wyglądało 25 dolarów? Wtedy było coś tak około 50 dolarów, nie pamiętam dokładnie. Na miesiąc to 50 dolarów? Tak. To mało. To bardzo mało. Wiem, że miałeś dwóch synów w Polsce w czasie komuny. Czy było łatwo, czy trudno, żeby dostawać wszystkie rzeczy, żeby dla tych dzieci? Nie było łatwo, bo wtedy nie było można kupić jedzenia, znaczy konkretnie na przykład dla małego dziecka mleko w proszku nie można było kupić, musiałeś mieć kartki i na przykład w danym miejscu, jak my mieszkaliśmy w Gdyni, jak tata poszedł do sklepu po mleko w proszku dla właśnie dla dzieci, to nie będąc w Sopocie chciał kupić, to nie dostał, ponieważ był mieszkańcem Gdyni. I w ogóle wszystko było na kartki. Masło, czekolada, mleko, mięso, no wszystko było na kartki. Ale bardzo ciężko. A jak wy dostawaliście te kartki? No to na każdą osobę przysługiwały. Co miesiąc po prostu był przydział tak zwany z Urzędu Miejskiego się pobierało i każdy, albo w pracy, kto pracował to miał w pracy i każdy otrzymywał taką kartkę. A czemu twój mąż poleciał do Ameryki? Do Ameryki poleciał, żeby polepszyć sobie byt. Miał tam kolegę i ten kolega zaprosił go, wiedział w jakiej sytuacji jest właśnie tata, mając dwoje dzieci, było ciężko i ten kolega go zaprosił, no i po prostu tata wyjechał. A czy pomogło wam to, że on poleciał do Ameryki, sobie i swoim dzieciom? Na pewno pomogło, to były dwie strony. Jedna strona była to, że no nie było taty razem z dziećmi i ze mną, mojego męża, a druga strona to ta, że właśnie jak tata zarobił te pieniądze, później wysyłał, więc było dużo łatwiej. Można było kupić wiele rzeczy, między innymi czekolada dla dzieci. Były tak zwane sklepy Pewexy, gdzie można było za dolary kupować, wszystko tam można było kupić. Od czekoladek, po ubrania dla dzieci, inne jedzenie, też zabawki, to w Pewexach można było kupić, a w takich sklepach długo, długo nie ma. Nawet papieru toaletowego nie było można kupić. Nie było. A z czym tata poleciał do Ameryki? Tata miał, przede wszystkim dług został, bo zapożyczyliśmy się na przykład na bilet, żeby tata mógł polecieć. I mieliśmy zaoszczędzone pieniądze, które otrzymaliśmy w prezencie na ślub. I tata wziął ze sobą, to było chyba 50 dolarów. I z tym właśnie, to nawet nie było 50, to było 20 dolarów. I z tym tata poleciał i tyle miał ze sobą. I z tymi 20 dolarami sprowadził wszystkich nas tam? No nie, to miał te 20 dolarów, miał dla siebie na początek, a później jak już dostał pracę, to stopniowo zarabiał. No i w międzyczasie wysyłał nam na życie, bo taty nie było 5 lat przecież. A to jak tata tutaj mieszka z tego 20 dolarami? Tata te pierwsze dni, zanim zaczął pracę, zanim coś znalazł, to przyjechał do tego kolegi. I ten kolega mu dał po prostu, mieszkał u nich i jadł te dni, które zanim dostał pracę. A jak długo, ile czasu było, że twoje dzieci i mąż nie widzieli siebie? No, nie widzieliśmy się przez 5 lat. Pierwszy raz jak przyjechał, tata miał taką kartę, dostał, to była amnestia reganowska i załatwiał to pierwszy raz, przyjechał po 5 latach na 20 dni. I wiem, że nie mógł przekroczyć 25 dni, bo wtedy by nie wjechał z powrotem, dlatego wyjechał zaraz po 20 dniach. To był za tygodnie był w Polsce wtedy. Mogę sobie wyobrazić, że dzieci się bardzo cieszyły? O, bardzo, bardzo się cieszyły. Nawet chłopcy próbowali się zamienić, który jest który, że
Michał mówi, że on jest Karol, a Karol mówi, że on jest Michał, ale tata poznał nie dał się, bo zdjęcia miał wysyłane, także widział, nie? Czy było łatwiej mieszkać, gdy ty poleciałaś już do Ameryki po 8 latach, gdy był tam twój mąż, czy było łatwiej mieszkać tam, tutaj w Ameryce, w niekomunistycznym kraju? No to były dwie takie, dla nas to było wszystko zupełnie nowe i początek był bardzo trudny, bo po prostu musieliśmy tutaj wynajmować mieszkanie, nie znaliśmy języka, chłopcy zmienili szkołę, no nie było tu rodziny, no wszystko inne, ale z czasem, jak już praca się dostało, z czasem to jak już po prostu na pieniądze by to dużo łatwiej, bo poszło się do sklepu, można było wszystko kupić, co się chciało, no zupełnie inaczej, bo to było wszędzie. No te pieniądze, które miałeś, mogłeś wydawać, nie było problemu, tak jak w Polsce właśnie. To w Polsce nie można było wydawać pieniędzy? Można było wydać, tylko że nie na wszystko, na przykład przede wszystkim, jeżeli chodzi o, ja mówię o jedzeniu, bo na przykład poszło się do sklepu spożywczego, jak nie miałeś kartki, to nic nie kupiłeś. Nie kupiłeś mąki, nie kupiłeś masła na przykład, jak i nawet mając kartki nie dostałeś, jak nie poszedłeś wcześniej rano w kolejkę, bo był towar dowożony rano, jak byłeś z przodu kolejki, no to dostałeś, a kto by przyszedł później, to przeważnie już nie dostał, dopiero on tak, jak trafił gdzieś tam, jak się udało. To wieczorem już nie było nic w sklepach? Najczęściej nie było wieczorem. Nie było nic, sklepy otwarte, a nic nie było w sklepie? Sklepy były otwarte, ale najczęściej był ocet albo rozpuszczalni w sklepach. Puste haki wisiały, mięso, wędliny były tylko rano, to jest nie do wyobrażenia sobie, bo towar był przewożony rano i przez może 2 godziny był towar, ludzie stali w kolejce od 4, 5, od 3 rano, a przed świętami stało się całe noce, żeby sobie coś, jakieś mięso, wędliny. No wy musieliście czasami nawet stać całą noc, żeby dla dzieci, tylko mleko kupić i tak. Może mleko nie, za mlekiem nie, ale za mięsem, wędliną to były straszne kolejki zawsze, szczególnie przed świętami. Nawet dla dzieci trzeba, tylko dla dzieci trzeba było wcześniej rano wstawać, tak wcześniej, żeby... Wow, okej. W twojej opinii, czy komuna więcej miała większy wpływ na Amerykę czy na Polskę? No na pewno na Polskę miała wpływ, bo ze względu na to, że te sklepy były puste, nie można było, nie było towarów. Jak tutaj przyjechałam, to na początek to byliśmy zaskoczeni, że sklepy tak dobrze zaopatrzone wszystko jest, a w Polsce tego nie było. A co ty personalnie myślisz o komunie? No komunizm to nie jest dobry ustrój. Pamiętam, jak przyjechałam do Gdyni, wyszłam za mąż, wtedy już mieszkałam w Gdyni, to były właśnie aresztowania niektórych osób, które działały w opozycji, nastała Solidarność i wtedy pamiętam, że się byłam świadkiem, jak grupy żołnierzy czy policja z takimi tarczami po prostu rozpędzali ludzi, puszczali gazy łzawiące, to na przykład mieszkaliśmy w centrum Gdyni, to w mieszkaniach się to czuło. Trzeba było uciekać na drugą stronę mieszkania i zamykać okna, drzwi, bo nie można było oddychać, łzy leciały z oczu, to pamiętam ten czas. A co to dało ten gaz do was? No to policja to strzelała. A czemu dawała, żeby... No przede wszystkim chcieli rozpędzić ludzi, bo ludzie się zbierali. Aha. Na przykład w różnych miejscach, czy przy kościele, czy pamiętam, jak przy stoczni zabito takiego Janka Wiśniewskiego, symbolicznie nie pamiętam, on miał na imię Janek, ale to było troszkę wcześniej, to nieśli go na takich drzwiach przez całą Gdynię i wtedy policja też właśnie nie pozwalała na to, rozganiała ludzi. Także to były takie trudne czasy. Ludzie się chowali na przykład jak na stacji kolejowej, na dworcach zeskakiwali, bo policja strzelała cały czas czy tymi gazami łzawiącymi. Zresztą dużo ludzi też umarło, nie żyje od tamtych czasach. Pogrzeby robione były nocami, nawet rodzina często nie wiedziała o tym. Czyli ludzie też nie lubili komuny w Polsce? No na pewno, dużo ludzi nie lubiło. Ciężko się żyło w komunie. No to dziękuję.
niektórzy do kościoła nie mogli chodzić, po prostu kto należał na przykład do partii, to nie mógł do kościoła chodzić, były represje, także nie, na przykład partyjni ludzie nie mogli chrzcić swoich dzieci, nie wiem, ślubów kościelnych nie mogli brać, niektórzy to robili w tajemnicy gdzieś tam w innych regionach Polski na przykład. Te czasy były trudne. No, okay. Nie, nie, to jest...